Jaśnie panie, nasza gospodarka rozwija się wyśmienicie. To dzięki przedsiębiorczości naszych obywateli i dobrej polityce fiskalnej państwa. Nasze monki są stabilną i cenioną w świecie walutą. To dzięki roztropnej polityce monetarnej. Polityce monetarnej? Już mnie boli głowa. Ciekawe co to? Czyżbym to ja za nią odpowiadał? Monetarnej, królu. W naszym kraju za politykę monetarną, czyli pieniężną, odpowiada Rada Polityki Pieniężnej. Nasz bank centralny z kolei realizuje decyzje Rady. Bank centralny dba, by ceny były stabilne, by inflacja nie osiągnęła zbyt wysokiego poziomu. Polityka pieniężna jest jednym z najistotniejszych elementów polityki gospodarczej państwa. Jeśli wszystko idzie tak znakomicie, no przerwijmy rozmowę. Zapraszam cię na podwieczorek. Będą maliny z bitą śmietaną i kakao. Królu, ale jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć. Powiesz mi później, to teraz chodźmy coś przekąsić. Ależ jaśnie panie, to bardzo ważna sprawa. Obawiam się, że powinieneś mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że nie przesadzasz, bo stygnie moje kakao. Jutro masz oficjalne spotkanie, konferencję z ambasadorami wszystkich zaprzyjaźnionych krajów. I przypominam, że masz wygłosić mowę. No jasne, opowiem jak zwykle o dziejach naszej dynastii. Pamiętam. Ależ jaśnie panie, to konferencja poświęcona tematom gospodarczym. Zobowiązałeś się panie, że wygłosisz odczyt na temat polityki pieniężnej naszego państwa. A ty napiszesz mi to wszystko, ja to przeczytam i... No właśnie, genialny pomysł. Po odczycie przewidziano jednak dyskusje i pytania. To może być kłopotliwe. Napiszesz zatem wszystko tak, żeby nie było pytań. Oczywiście, wasza wysokość, ale może jednak lepiej, żebym naświetlił ci trochę temat. Będziesz czuł się znacznie pewniej. Możemy to zrobić nawet podczas podwieczorku. No chyba, że tak. Wiem już, że polityka pieniężna powinna służyć gospodarce, państwu, obywatelom i sprawiać, że ludzie będą mieli zaufanie do pieniądza. Do naszych mońków. Bank Centralny i Rada Polityki Pieniężnej dbają o wartość pieniądza i przeciwdziałają inflacji. Znakomicie, królu, znakomicie. A pamiętasz, jaki charakter może mieć polityka pieniężna państwa? Pamiętam. Może mieć charakter ekspansywny. No przecież mówię, że ekspansywny i... Restrykcyjny. I oczywiście, restrykcyjny. To co się dzieje w wariancie ekspansywnym? Bank obniża stopy procentowe. A w restrykcyjnym? Bank działa odwrotnie. Podwyższa poziom stóp procentowych, droższe stają się kredyty. Znakomicie. A to niewiele robi ten bank centralny. Nie, to nieprawda. Bank centralny dba o stabilnego monika, ale także prowadzi badania i analizy, które pomagają w podjęciu decyzji o wysokości stóp procentowych. Dba także o stabilność systemu finansowego, zarządza rezerwami walutowymi, no i jest przecież jedynym prawnym emitentem moników w naszym kraju. Rozumiem. No wiem już wszystko chyba. Jestem chyba dobrze przygotowany, co? No mam nadzieję, że odczyt napiszesz pięknie. Nie chciałbym się skompromitować. Pamiętaj, to dla mnie bardzo ważne. Zamierzam naświetlić ambasadorom skomplikowaną materię polityki pieniężnej. Po odczycie będę odpowiadał na wszystkie pytania.